Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Od Półwyspu Iberyjskiego przez Francję, Niemcy, a także Rosję rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogody kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu w chłodnej masie powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo zapowiada się przede wszystkim na południu, a także zachodzie Europy. W centrum i na wschodzie przejaśnienia i rozpogodzenia. W Moskwie w dalszym ciągu najchłodniej, około minus 4 stopni. Dużo cieplej na południu kontynentu, do 18 stopni w Atenach. I zmieniamy mapę. Chłód i wilgoć będą dziś dominującymi odczuciami dotyczącymi pogody. Niebo na ogół będzie pogodne, choć niewykluczone, że miejscami zacznie się chmurzyć. Na południu Polski spodziewane są opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Ciśnienie będzie spadać, na barometrach 1020 hektopaskali. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. A na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów. Do zobaczenia!